dniu dzisiejszym miało miejsce podsumowanie ogólnopolskiego konkursu Razem dla lepszego internetu, który odbywa się w naszej szkole po raz drugi pod honorowym patronatem śląskiego kuratora oświaty i prezydenta miasta Częstochowy. Konkurs został zorganizowany w ramach międzynarodowej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem konkursu było przede wszystkim promowanie zasad bezpieczeństwa w sieci, a także propagowanie istoty tworzenia bezpiecznego środowiska online. Naszym celem było także promowanie odpowiednich postaw, wartości, a przy tym wszystkim uczniowie mogli dodatkowo rozwijać kompetencje informacyjno-komunikacyjne, ponieważ celem całego konkursu było zaprojektowanie plakatu na temat zawarty w tytule, czyli Razem dla lepszego internetu. Mieli to zrobić w dowolnym programie graficznym, przy założeniu, że praca miała być wykonana samodzielnie, nigdzie wcześniej nie miała być ani nagradzana, ani publikowana i miała być wynikiem pracy twórczej. Podczas podsumowania odbyło się także krótkie przedstawienie dotyczące bezpieczeństwa w sieci, które przygotowała właśnie społeczność uczniowska naszej szkoły. Nagrody do konkursu zostały zasponsorowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 w Częstochowie. Z kolei gadżety promujące miasto Częstochowa zasponsorował Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowa, a także Fundacja Niech się dzieje.